Jest już 8:30. Grzegorz tak wstaje późno. Nie, nieprawda. Ja już jestem od, chyba nie wiem, po 6, pół do 7, no. Do nie, 7 bo się na nogę. Ty wiesz, że ci sąsiedzi to normalnie, ja nie wiem, bo to jest już przesada trochę, nie? Chyba było w 1:30. Jak oni sobie dopiero rozchodzili się. Tak? No, ale wiesz, jeszcze rozejść się, ale oni wiesz, od, nie wiem, na klatce są dwa, ja nie słyszałam, ale poszliśmy tak i tak. To się chyba obudziło, wiesz? Obudziło mnie? Ja nie pamiętam. Chyba tak, to się obudziło. Koło północy, ale byśmy poszli spać koło północy. Bo ty wstałaś, a ja jeszcze to coś tam oglądałam w telewizji i ten. Nie, no to koło północy. Aha. To było około 1:30 i ty wstałaś i... No bo ja szłam do obligacji. A no, bo mi się coś śniło. Jezu, wiecie co, tak, jakiś ja duch, mówię, no to jak ty duchy się boisz, mi się to ja śniły. Ja, ale ja nie widziałam, że jest 1:30 już. Ja myślałam, że tylko się położyłam. Wiesz, no jak było, obejrzeliśmy nie, DSDS. Koło pierwszej, no nie wiem. Bo właśnie oglądamy co niedzielę ten DSDS i nie niedzielę, tylko w sobotę. Znaczy teraz w sobotę leci, nie? Wcześniej to w tygodniu leciało. No i ten taki program muzyczny, no i on się dosyć późno kończy, koło północy. No i później jakiś mi się... Aha, przed spaniem zaczęłam oglądać na Netflixie, ale to chyba wytrzymałam może 20 minut, program o amerykańskim medium, taki młody chłopak, który jest najbardziej znanym, najbardziej jakby, no... wiarygodnym medium, nie wiem, do niego już czeka w tej chwili 300 tysięcy ludzi na spotkanie i promi osoby też właśnie znane jakieś. A to nie jakieś. Jest znowu jakiś amerykański ten? Nie wiem, ale jakieś... zaczęłam oglądać i to tak dosyć, ja tak za tobą chodzę tą kamerą, bo jeszcze się nie chcę pokazywać. No. I to tak dosyć wiarygodnie wygląda, ale... A chcesz wystraszyć ludzi. Ale wiesz co... Właśnie i po tym jakoś zasnęłam, obejrzałam tam z 15 czy 20 minut i zasnęłam. No i mi się właśnie jakiś duch przyśnił. I tak się wystraszyłam, że właśnie Grześka byłam, chodzi już spać, ale nie wiedziałam nawet, która jest godzina, żeby mówić było około 1:30. No to dobrze. Cię ściągnęłam do łóżka, bo on potem siedzi w drugim pokoju i ogląda tam jakieś, nie wiem co, przyznaj się, co ty tam oglądasz po nocach. Co to, czekajcie, co jeszcze oglądam? A nie, to znowu jakieś tam kryminalne felle. No. Kiedy się przyłączyłem i mnie zainteresowało i tak... Tak, to są ulubione twoje programy, jakieś kryminalne, nie, albo ale ten... Ale nie, to jest właśnie ten program, bo jak się medyczny detektyw. To później jesteś ciekawa, kto to zrobił, albo jak to się stało, albo coś i tak wiesz. A to parę minut i już bym wcześniej poszedł spać. No. No to dzień zaczynamy. Kaweczka. Ja mam jeszcze wodę z cytryną. No, ale zaraz będę kawkę robić. Ale dzisiaj mamy piękną pogodę i nie ma w ogóle wiatru. A jest, widzę, jest wiatr. No ale to może nieduży, bo wyszłam na balkon. Wczoraj był mroźny poranek, no, pokaż, a dzisiaj jest bardzo fajnie. Na balkonie, na tarasie. No nie, tak ładnie. No wczoraj był wiatr, jak siedzieliśmy. Nie ma w ogóle wiatru. Ale grzeje. A to pokazywałaś, jak nam się tutaj już... Tak, pokazywałam. A tutaj jeszcze nie pokazywałam. Mamy już tutaj wyczyszczoną ziemię ładnie, tylko trzeba... Patrz, na siedzi, żabki stracili. Trzeba wrócić, bo chyba żabkę mają z balkonu i spadła. Wczoraj wieszała kołdrę babeczka, ale wiesz to wczoraj był taki wiatr, oni jedzą na balkonie i to właśnie im wiatr zwiewa. No, no, no. Wczoraj opakowanie po czekoladzie latało tutaj gdzieś. No i słuchajcie, tutaj sobie wyczyściliśmy już troszkę ziemię. Stare liście, wszystko jest wygrabione i przygotowane do przekopywania, bo Grzesiek mówił, że tyle trawy to może zostać. No i tylko trzeba przekopać ziemię. No i tak się zastanawiałam, szukałam wczoraj w internecie tam z waszych poleceń, co tutaj można posadzić. No i się zastanawiałam, czy wrzosy, albo tam, kurczę, nie pamiętam jakie nazwy, mam wybrane ze 3 albo 4 kwiatki. Wrzosy, tak? Wrzosy też mi się podobają, bardzo mi się podobają wrzosy.
No i tutaj mi dzisiaj Ewa zaproponowała jakieś hortensje bukietowe. To może tam. I mam od mamy. Kurczę, pisałam, co to mama nam dała? Tutaj są te. Przynieść, co to jest? A dalie, dalie, już wiem. No. Mama kupiła właśnie nam 3 dalie i właśnie tam się zastanawiałam, czy to mogę posadzić razem, bo ja nie mogę wykorzystać, ile sobie chcę tego ogródka, bo to jest taka wspólnota jakby. No ale widzę, że sąsiedzi tutaj pod płotem sobie coś tam sadzą, więc powiedzmy tutaj naprzeciwko mojego tarasu. Teoretycznie to jest moje miejsce. Tutaj to powinniśmy teraz sąsiadom muzykę puścić. Oni nam nie pozwalają spać do 2 godziny, to my im tutaj rano powinniśmy jakieś disco zrobić. Znowu nie zgasiłeś światła w łazience. Co ja z tobą mam? Ty nie zgasiłaś, ja nie zgasiłem tym, a zobacz, a w lodówce cały czas się pali. I teraz do mnie masz pretensje. Jestem tu już, śniadanko biorę. Szykujesz sobie wołówkę do pracy, tak? A, śniadanko nie A mówię. Sok w tym korytarzu, nie zapomniałam soku. To mam 2 melony, jeszcze mi zostało. Bo robiłam sok właśnie z owoców świeżych. Mielone. A, słuchajcie, mam tutaj, zostało mi jeszcze kilka kulek. Są nowa edycja limitowana rumek. To są te rumki kokosowe, wiecie jakie to są te ciemna czekolada, no nie, normalne takie czekoladowe rumki. A to są o smaku bananowym. Tak, właśnie to są smaku bananowym. No taki specyficzny smak. Jeżeli lubicie smak banana, no to będzie wam smakować. Chociaż ja już próbowałam, w zeszłym roku chyba były ananasowe też. No ale jakoś mi chyba najbardziej te klasyki podchodzą. Oni co roku wypuszczają jakąś nową edycję? Tak. Co roku jest właśnie jakaś nowa edycja. Marzykę namawiałam, żeby sobie wyszła śniadanko zjeść na tym. Na tarasie, na ale tarasie, nie. Bo fajna pogoda jest. Nie, ja sobie dzisiaj tutaj będę jakoś tak sama i to mi się dzisiaj nie chce. Tutaj mam bułkę z masłem i będę robiła sobie. Dzisiaj na słodko będzie dżem truskawkowy. Już wam chyba kiedyś pokazywałam ten dżem. Grzesiu, wyciągnij mi z lodówki, bo jeszcze z malina. Otwórz mi ten malinowy, co? I właśnie mam z tej firmy, ja nie wiem, czy on też jest w Polsce dostępny. Nie, chyba nie, bo to jest więcej. No szkoda, no ale. Nowe dwa. Ale jest jeden malina, no ten malinowy mi otwórz. Leśna malina. Tak, no i właśnie mam taki bardzo dobry jest i on tutaj ma super skład. Chociaż nie, no troszeczkę cukru jest, ale ma 70% truskawek i on nie jest taki bardzo rozpaplany. On jest rzadszy, taką rzadszą konsystencję, ale jest naprawdę mega dobry. Tutaj mam pierwszy raz kupiłam malinowy. Widzicie, on jest taki, o, taki rzadszy. Ten truskawkowy jeszcze bardziej nawet. I nie ma pestek, nie? Nie ma chyba pestek, bo jak patrzyłam tutaj od spodu, bo no. ja nie lubię jak mi jest szczelają. Taki mus. No, nie lubię jak mi pestki szczelają jest zęba. Taki mus, weź poczekaj, ja sobie zaraz spróbuję. I tu mam jeszcze jedną rzecz. To jest humus mieszane te migdały i orzechy, różne rodzaje orzechów. Nauczyłam się tego od mojej Marty, bo ja wcześniej kupowałam masło orzechowe. Strasznie lubię mieszankę masło orzechowe, na przykład plus dżem, albo plus nutelle. I kiedyś byłam u niej i Marta ma całą serię właśnie różnych takich musów. Kiedyś wam pokażę, jak będę u niej, poproszę ją, żeby wyciągnęła, bo ma takie dziwne niektóre smaki niespotykane. I to znalazłam chyba też, ale chyba też w Billi u nas, nie pamiętam już. I to właśnie ma super też skład. Nie ma, to jest 100% właśnie orzechów. Tutaj nie ma żadnego cukru, nie ma żadnych wzmacniaczy, nic. Także same zdrowe oleje i bardzo dobry w smaku. Słuchajcie, takie musy są dużo lepsze i nie są, mówię, takie słodkie. I są dużo lepsze właśnie niż takie typowe masło orzechowe, więc już nie będę kupować. Tylko się przerzucę właśnie na takie musy. Także dzisiaj mnie wzięło tak na słodko. Wczoraj mieliśmy jajecznicę na śniadanie, dzisiaj mnie wzięło coś na słodko. No. Tylko, tak. Pokazywałaś ten tutaj, zobacz. Czy co pokazywałam? To pokazywałaś, zobacz. Tak, to już pokazywałam, widzicie, jak Krzysiu się cieszy. No. No, tu jest jedna, i druga i trzecia. Ale no. Tutaj nigdzie, a tu po bokach, widzisz, zobacz. Tak, i tam, tu, zobacz, zobacz, tu. Normalnie z dnia na dzień. Przepięknie. Ale zobacz, ale no ta to już, niedługo już będzie miała róże. No ale, a ja właśnie przeczytałam, bo to jest akurat krzak od sąsiadki, no. że ta róża,
no, nie przycięta tak bardzo, ona będzie miała szybciej kwiatki, ale będą malutkie. Aha. A my będziemy mieć trochę później, ale będą większe pąki. I wszystko, nie, wszystkie te czarne takie poodcinaliśmy, tak jak nam tutaj Ewa zdaje się nam podpowiedziała. Także wszystko to, co wczoraj jeszcze znaleźliśmy czarne, bo powiedziała, że to są przymrożone gałęzie, więc poobcinaliśmy do momentu, aż się znowu pojawiło świeże. No a tu zobacz, zobacz ile już pączków tutaj jest, zobacz, no, wszędzie na każdym tym. Ale wiesz co, dzisiaj gdzieś przeczytałam, że... A porzeczka nie rośnie. Że właśnie te krzaki też się podcina i to prawdopodobnie porzeczkę? Do samej ziemi, no. Ale to musimy w ogóle zobaczyć w tym roku, co to jest. Porzeczka, ale to takie jest suche strasznie. Ale nie, bo to dużo później rybka rośnie. Porzeczka dużo później. Ja wiem. Grzesiek mówi, że to jest porzeczka. No ja nie wiem. To jest czarna porzeczka. Ja to pamiętam te z młodych takie, lat. Ale takie suszki są tutaj. Z młodych lat pamiętam, rozumiesz, jak te... Jak porzeczka wygląda. Jak właśnie to tak wygląda. No i zobacz, Grzesiu, to masz to samo. Popatrz. Widzisz? Ale ja. Widzisz? Uhu, dzieciaczki nam rosną. A tu zobacz, jakie dzieciaki były. No, tutaj uzbieraliśmy. Właśnie te liście musimy wyrzucić. Tu od sąsiada te spinacze spadają. No, to już mówiłam. Dobra, dobra, to już idź do pracy, bo się spóźnię, że dzisiaj sprzedaj dużo lodów. Nie, ja dzisiaj zostaję w domu. A zobacz, kotek tam idzie. Ale to nie jest nasz faworyt. To jest chyba ten od sąsiadki właśnie. No. O, się tam wydzierają. Idziemy. Zaczniesz zbierać już ten materiał na to o tym pensjonacie, żeby opowiedzieć. To jest taka historia naprawdę ciekawa. Dla nas może, albo dla mnie. Jest ciekawa historia. Naprawdę, o tym pensjonacie to jest ten cały, wiesz... Czas, jak myśmy to wszystko ale ten planowali, film, remontowali. Ten film będzie chyba znowu z godzinę trwał. No nie musi być naraz. Musi być naraz, bo to nie ma co przeciągać, wiesz co, tematów. Bo tak jak było z tym filmem z PRL, pierwsza część się obejrzała dużo więcej niż druga, no bo to już jest, wiesz, takie naciąganie tematu dla widzów. Ale no to nic. Nie no, wiesz, w tym problem jest, że wiesz, jak chcesz coś opowiedzieć, no to chcesz wszystko opowiedzieć, ale no. Wychodzi... Jak jest jakiś szeroki temat? No niestety trwa to trochę za długo. No taki, o PRL-u to można cały sztafel zrobić. Cały serial, no. Na Netflixa. No, także to jest, wiesz... Kapcie i kocyk na Netflixa. No, niedługo będziemy musieli przechrzcić, bo tu tyle kotów jest, że będzie kapcie no właśnie, i kotek. No właśnie, kapcie i koty. Kapcie i koty, no kurczę. Myślę, że dobra nazwa. Albo koty i róże. Przeżywamy te róże, jak nie wiadomo co. No nie, no dla nas to jest, wiesz, dla nas to jest... Grzesiu, takie... spóźnisz się już, ludzie będą całować klamkę. Kto mnie goni? Kto? Jest ładna pogoda, idź już. Idź już, bo w ogóle chcę zjeść śniadanie. Wziąłeś sobie bułkę? Wziąłeś, tak? Nie, jeszcze nie wziąłem. Idę na kijki. Z balkon, no to muszę zatrzasnąć drzwi, tak, bo koty nam lezą. Do widzenia. Do widzenia. I tak się pozbyłam chłopa z domu. Hejka, kochane dziewczyny. W tej chwili właśnie skończyłam oglądać filmik Grażynki z domu pod Bocianem. Natrapam zaległości i słuchajcie, widzę, że dziewczyny się angażują w pomoc, jak to jest miło, że jednak w tych ciężkich chwilach nawet można liczyć na obcych ludzi, słuchajcie, że są ludzie z dobrym sercem, że jednak właśnie nie liczy się tylko pieniądz i taki egoizm, odwracanie się od problemów, tylko jednak wyciągamy rękę i służymy pomocą, jakie to jest piękne, że jeszcze zostaje w tym materialistycznym świecie w nas trochę takiego człowieczeństwa i dobroci dla obcych ludzi. Grażynka właśnie teraz będzie chciała dać którąś ze swoich prac na licytację i
i z tego, co zrozumiałam, to zarobek z zeszłego miesiąca, czy z tego miesiąca, będzie przeznaczony, zarobek na YouTubie również przeznaczy na ten szczytny cel. No, my też z moją córką przykładamy swoją cegiełkę i chcemy trochę pomóc. Ona znalazła tutaj właśnie organizację, która pomaga uchodźcom z Ukrainy i wydrukowała taką listę rzeczy, które oni w tej chwili potrzebują, które zbierają tutaj u nas, nawet w tym punkcie, ponieważ ubrań już mają wystarczająco dużo, to skupili się na przedmiotach takiego codziennego użytku, typu garnki, sztućce, jakieś szklaneczki, kubeczki, wszystko, co jest związane z kuchnią. I oprócz tego kołdry, poduszki, ręczniki, właśnie to zbierałyśmy z Martą. Wywoziłam do garażu tam koło lokalu, zrobiłyśmy sobie taki mały magazynek. Pozbierałam to, co mogłam. Przepraszam. To, co miałam właśnie takie w rezerwie w domu, to popakowałam do kartonów. Tak samo takie kubeczki, które jeszcze mi zostały z pensjonatu. Wszystko właśnie spakowałam Marcie. I dostałam od niej wiadomość, że przedwczoraj wywiozła właśnie te wszystkie kartony. Zawiozła właściwie jej nie do tego punktu, który był planowany, tam u nas gdzieś w 23 Becyrku, przyjmują te rzeczy, bo nie mogła się tam jakoś dodzwonić i zawiozła do Samaritanbund. To jest właśnie też taka organizacja, która pomaga i właśnie tam to wszystko wywiozła. No i oprócz tego zameldowałyśmy się na takiej stronie. Aha, ale wcześniej właśnie ona próbowała się też zarejestrować online i tam można taka pomoc, no, jak to się nazywa, no, taka bezinteresowna pomoc, wolontariat, o właśnie, i odbieranie telefonów, i tam przekierowywanie osób, które chcą pomóc, i chciałyśmy się online właśnie zapisać na taką pomoc. Ale się okazało, co właściwie jest też takim dobrym znakiem, że wszystkie terminy były zajęte, bo to było w takich odstępach czasowych 4-godzinnych i można było sobie na przykład tam od godziny 6 do 10, od 10 do 14 i tak dalej, można było sobie chyba aż do 22 godziny można było wybrać dni i godziny, które Wam pasują, dopasować sobie to do pracy, do wolnego czasu, którym dysponujemy, można było sobie jakoś tam wybrać okienka i się zameldować. Ale właśnie, słuchajcie, kilka dni właśnie robiła próby i wszystko było cały czas zajęte. Więc to jest też bardzo dobry znak, że ludzie chcą pomagać, nie? No, ale oprócz tego jeszcze wczoraj dostałam od Marty telefon, że rozmawiała już też z jakąś panią w języku polskim. Gdzieś tam się też dodzwoniła do jakiejś organizacji i nie poddaje się. No i rozmawiała z jakąś panią właśnie i w języku polskim, która właśnie też ma do mnie oddzwonić w sprawie takich terminów. I oni właśnie też potrzebują kogoś w języku niemieckim i w języku polskim. I ewentualnie jak będą jakieś właśnie wolne terminy, to będzie do nas dzwonić. Miała do Marty, nie wiem, czy się już z Martą skontaktowała, bo wczoraj Marta mnie pytała, czy ta babeczka do mnie oddzwoniła, ale jeszcze nie miałam telefonu, także fajnie byłoby udzielić takiej pomocy, przynajmniej w ten sposób możemy się przyłączyć do tej akcji. Także kochani, warto pomagać, warto się angażować w takie akcje, bo nie wiadomo, kiedy my będziemy potrzebowali takiej pomocy. Kiedy obca osoba zwróci się w naszą stronę i poda rękę. A na obiad dzisiaj będzie u nas w panierce parmezanowej. Jeszcze muszę ją dokończyć, bo nie mam wkrojonej pietruszki. Muszę czosnek jeszcze tam wcisnąć. Będę robić kalafior w tej panierce, pieczarki, cukinie, przypalone ziemniaki. Niestety wypadek przy pracy, montowałam film i zapomniałam sobie w ogóle, że gotuję ziemniaki. To były ziemniaki w mundurkach. Obrałam, okroiłam trochę przez tą spaleniznę. No ale, no trochę smakują, wiecie co, jak ziemniaki z tego, z ogniska. Także dziś taki będzie wędzony smak. A przepis właśnie macie na to danie, właśnie na tą panierkę na kanale. Kilka tygodni temu możecie sobie zerknąć, jeżeli macie ochotę, jeżeli Wam zrobiłam ochotę właśnie na takie panierowane jedzenie i będzie... O, ktoś puka?
A, kto to puka? Grześ wraca z pracy. Aha. Nie wyobrażę sobie, ja wysiadam z auta, no, a on na drodze stoi i do mnie miau, miau, i leci do mnie. Cześć, Kicia. Dzień dobry. Dzień dobry. Po co przyszłaś? Co? Kicia, po co przyszłaś? Dasz jej Grzesiu coś? No, no. Usłyszałaś? No, nie, no, ty, ja idę, o, ja słyszę, coś leci, kot, ty, miau, 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 i za mną teraz leci, wiesz? Ale ona tutaj siedziała, wiesz, przy tym przoknie, tylko że ja byłam zajęta w kuchni i olałam ją, nie? No nie bój się, nie bój się. Tylko. Nie chce ci z ręki jeść jeszcze? Nie, je, tylko ja to zawsze je rzucam. Musimy wam pokazać, jak to wygląda fajnie w nocy. Jak przechodzimy, już jest tak ciemno, tylko taki łebek wystaje tutaj na tarasie. Ja przeszłem, pogłaskałem ją, nie? Ona pomiałczała, nie? No i przeszłem, poszłem dalej, nie? Patrz, ona kita za mną. Załapała dopiero, że to ty. Pan cię od karmienia.